Cześć, witajcie na kanale Drift Zone Media. Przez jakiś czas nie wrzucaliśmy nic na kanał, ale to było spowodowane tym, że były po pierwsze święta, Sylwester, no i również mieliśmy egzaminy zawodowe. Postawiliśmy sobie, że to jest no, dla nas teraz najważniejsze, w sumie, żeby to zdać za pierwszym razem, więc musieliśmy chwilowo odpuścić kanał. Ale mamy coś nowego, mamy nowe plany, aczkolwiek nie będziemy jeszcze o nich mówić. Dopiero powiemy, jak już wszystko będzie pewne i ustalone, ale są to plany związane z BMW E30. No, więc tu się trochę pozmienia pewnie, a teraz się bierzemy za Opla. No i co? I pewnie w przyszłą środę, jak dobrze pójdzie, Opel będzie jeździł. Więc zaczniemy rzucać nareszcie kanał, jak upalamy trochę. Dokładnie. I będzie wreszcie coś związanego z nazwą kanału, Drift Zone Media. No, więc zobaczcie, co dzisiaj robimy. A i ogólnie wchodzimy trochę z taką, będziemy prowadzić kanał bardziej jako vlog, no. Że będziemy tak nagrywać, że Kodziat zawsze będzie do mnie przyjeżdżał, albo no. Jak u Kodziata będzie. Ładnie. Będziemy sobie nagrywać i pokazywać i w ogóle. No. No. Także. Więc zobaczcie, co robimy dzisiaj. My dzisiaj będziemy jechać E30. Ostro. Nie mam gdzie się złapać. Przejażdżki driftowoze tylko u nas na kanale. Nie ma lipy. Nie ma lipy, same dęby. Super ten wydech wygląda, ty. Jak jeszcze, kozak. Jak jeszcze zderzak będzie, lampie, druga muszę dokupić. Dobra. To będzie kozacko wyglądało. Fajnie wygląda, a jak tylko, fajnie pracuje. Tylko muszę poprawić tą rurę, bo trochę krzywo wyszło. Trudno, ale fajnie pracuje nawet. On na przelocie. Kurde, super. Parkujemy. Zobacz, co tu się stało, no co to jest? Oj, drugi już mi zeżarli. Oj, trzeci. Oż ty, wszystkie... Kurde, co za głupi zwierzak. Mogę być sprzęgli, kupiłem. Mam nadzieję, że będzie pasował. To tak było, czy to było? No i teraz jest mega. Obstawiam, że było tak. Zaraz wezmę jeszcze przewód i zobaczę. Ogólnie z przewodem jest taki problem, że on tak wygląda. Więc no nie mogę go założyć. A totalnie zapomniałem o nim, żeby go kupić. Ale czegoś trzeba poszukać, jakiegoś zamiennika, bo nie przejdzie to, bo pęknie. Tak wygląda wysprzęglik w Omedze B. Nie wiem, kto to wymyślił, żeby wysprzęglik był w środku skrzyni biegów. Więcek śmiesznie wygląda, ale kurwa, do formuły drift się w Ameryce dostał. No, kozacko jeździ. Dopierdala tam dobrze. No, więcek jest. No i trela będzie. No. Też bardzo go lubię.
Także... A chybki będzie? No chyba będzie. O, Balwina. Podobno ma być naprawdę dużo zawodników. Ta Balwina jest też super kurde. Także... Także... No. Bez żadnych doładowań, czy samostojności. No, no to jakbyście chcieli odcinek z Płocka, to możecie pisać w komentarzach. Bo pewnie i tak to będzie wcześniej. Na pewno to będzie wcześniej niż odcinek z Płocka. Przynajmniej z tydzień wcześniej. Także piszcie w komentarzu. To jakby na przykład okleić to w kurde, nie mam ostrości. W termokurczkę? Na przykład. No i właśnie zastanawiam się, czy to wtedy nie roz... Nie rozde. No to w dwie termokurczki. Te pomarańczowe stalówki w Omece. Ta jest! To jest najlepszy w tym samochodzie. No dobra, trzeba się dostać do sprężyn. Czy się uda? Ta, bo siedzi tak wysoko, że mógłby robić za terenówkę, za Jeepa Willisa w ale wojsku. Patrz, jakby z amortyzatorów fajnie się jeździ. A, na podnośniku, a dobra, nieważne, no. Nie było tematu. No, myślę, że tu można by zrobić cięcie i zrobimy takie cięcie, że tutaj teraz jest wszystko rozwalone, ale zaraz będzie już ładnie siedzieć i wszystko będzie... Ale dobra, to będzie. Dobrze jest. Będzie siedzieć jak kurna... Zła. Dobrze będzie siedzieć. Idealny spas, proszę państwa, nie możemy wyciągnąć podnośnika. No, w sumie jest mały problem, ale dobra, amortyzatorów jeszcze w niej nie ma, tak? Amortyzatory dojdą, będzie dobrze. A teraz to ten przód to w ogóle wygląda, taki jest wysoki, a tutaj tak nisko siedzi. Ktoś mi obciął prezydent. Tak było szybciej. Tak było szybciej i łatwiej. Ale... No jest kurczę nisko naprawdę. Elegant. Ale Omega jest idealna do takich rzeczy, bo nawet nie trzeba tu nic poszerzać, bo to się wszystko mieści. Na dzisiaj kończymy zabawę z Oplem, bo robi się już powoli ciemno, a po drugie już trochę zmarzliśmy, bo jest dość chłodno. Minus 2 stopnie chyba. No, coś około tego. Słuchajcie, niedługo następne odcinki, to na pewno. Po drodze też musieliśmy zmienić kamerkę, bo nam jedna siadła. Mróz robi swoje. No i co? Czekajcie na następne filmy i w ogóle. Także... Już niedługo będziemy upalać Omegę. Tak, już niedługo. I jak mówimy tym razem niedługo, to naprawdę niedługo. Tym razem naprawdę będzie niedługo. To nie jest w sumie nic wielkiego. To dosłownie kilka takich najprostszych rzeczy, które można zrobić, żeby samochód upierdalał i tyle. Także no, na razie. Do następnego.